Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Mikropolski. Dziś będziemy odwiedzać Johannesburg. Nasz dzisiejszy bohater nazywał się kiedyś faktycznie Johannesburgiem, ale także Jansborkiem, a współcześnie nazywa się Pisz. Pisz oczywiście od Leszka Pisza. Trzech Norwegów obok niego, Leszek Pisz i gol! Ale tak na poważnie, to oczywiście Pisz nie wziął swojej nazwy od Leszka Pisza, tylko od Pisy. A Pisa wzięła z kolei swoją nazwę od takiego staropuskiego określenia na bagna, bo tereny wokół Pisy, czyli rzeki Pisy, były i są ponoć bagniste. W związku z tym Pisz oznacza bagno, a więc jesteśmy nie w Johannesburgu, tylko w bagnie. Pomnik Melchiora Wankowicza w Piszu. Melchior Wankowicz, najwybitniejszy polski reportażysta. Przyznać się muszę bezwstydnie i brutalnie, że mam kilka książek Melchiora w domu, pana Melchiora w domu, i uważam, że jego trylogia po podróży o Ameryce jest genialna, ale bardzo wiele książek pana Melchiora jeszcze przede mną, w tym również Na tropach Smętka. To była książka, która wywołała spore poruszenie polityczne, zarówno w Polsce, jak i szczególnie w III Rzeszy. Pan Melchior został wpisany na listę pisarzy, których warto by było wyedukować w obozie koncentracyjnym, na czym polega germańskość. Potem oskarżano go między innymi o to, że opisując losy Polaków na Warmii i Mazurach, przyczynił się do tego, że Niemcy mogli ich torturować, męczyć i prześladować, bo rozpoznali, o kogo chodzi. Na tropach Smętka pytanie brzmi: kim był Smętek, albo kim jest Smętek? Smętek to taki demoniczny duch, duszek, którego głównym zadaniem w jego życiu jest trapienie, męczenie ludzi. Smętek pojawia się w podaniach ludowych zarówno Mazurów, jak i na przykład Kaszubów. Ale tak szczerze powiedziawszy, to Smętek jest niczym innym, jak tylko wariacją na temat takich złośliwych duszków, demonków, które pojawiają się w wierzeniach ludów słowiańskich, prasłowiańskich, od Chorwacji do Berlina. Ja akurat muszę powiedzieć, że jakiś czas temu się naprawdę interesowałem i nawet miałem dużą prezentację, wystąpienie na dużej konferencji marketingowej, gdzie opowiadałem ludziom o tym, w jaki sposób możemy użyć wiedzy o, czy w jaki sposób na to, jak jesteśmy obecni jako Polacy, wpływ mają nasze prasłowiańskie wierzenia, które są głęboko zakorzenione w kulturze, w obyczajowości, ale też na przykład w powiedzonkach. Więc ten Smętek z mojej perspektywy jest niczym innym, jak tylko mazurską, kaszubską wersją duchów złośliwych, których się Słowianie bardzo bali. Na przykład jak się mówi, nie wywołuj wilka z lasu, albo ściany mają uszy. Fakt, że Polacy są takim narodem malkontentów, narzekaczy, że jak się pytasz Polaka, jak tam idzie, to zawsze Polak mówi beznadziejnie. Czemu tak jest? No jest tak między innymi dlatego, że cały czas gdzieś tam głęboko w naszej świadomości, w naszych obyczajach, w naszym podejściu do życia tkwi przekonanie, że jak się człowiek zacznie chwalić tym, jak mu dobrze w życiu się powodzi, to te złośliwe, demoniczne duszki zrobią wszystko, żeby zabrać to, z czego jesteśmy tacy dumni i co nam się udało. Wiem, że brzmi to idiotycznie, ale te zabobony cały czas są żywe. Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
cierpiało podczas II wojny, a dokładnie mówiąc podczas tak zwanego wyzwalania przez armię sowiecką. 80% zabudowy zniszczone i to niestety widać. Jeden z zabytków to baszta, widoczna za moimi plecami, która wcale nie jest basztą, tylko jest pozostałością po dawnym browarze, z tego co pamiętam. A obok ratusz. No i ratusz to chyba obok kościoła. Oczywiście najważniejszy zabytek miasta. W sumie nie wiem, czy to, co widzicie za moimi plecami, czyli ten ryzalit, to jest ryzalit czy pseudoryzalit. Ryzalit to taki występ budynku ponad jego podstawową formę. I tutaj formalnie mamy do czynienia z takim wystąpieniem, ale o metr, pół metra. Więc nie wiem, czy to się kwalifikuje do ryzalitu, czy do pseudoryzalitu. A to z kolei, oto, to dom królewski, w którym podobno nocował August II Mocny. Stąd też nazwa. Rynek przyjemny, współcześnie nazywa się placem Daszyńskiego, Ignacego zresztą. Kiedyś był bardzo secesyjny, po wojnie odbudowany i z takim planem, żeby nie wszystkie budynki przypominały czasy pruskie. W związku z tym niektóre remonty zostały specjalnie przeprowadzone w taki sposób, żeby pozbyć się tych pruskich elementów i naleciałości z budynków, co w dużej mierze oznaczało ich brutalne uproszczenie ich formy. Takim przykładem może być budynek numer 2, który zobaczymy na ekranie za chwilę. Rynek jest naprawdę ładny, przyjemny. Nie jest najpiękniejszym rynkiem, jaki w życiu widziałem. Ale jak na mazurskie standardy miast wyniszczonych wojną, prezentuje się bardzo sympatycznie, tak spacerowo. A pozwólcie, że jeszcze wam przedstawię kamienną babę. To jest tajemniczy posąg, który został odnaleziony gdzieś w XVIII wieku na jakiejś tutejszej wsi. I tak naprawdę nie do końca wiadomo, co owa kamienna baba sobą symbolizuje. Po II wojnie światowej najważniejszym wydarzeniem w historii Pisza, oprócz zmiany nazwy oraz przynależności państwowej, był rok 87 i Turniej Miast. Był taki program telewizyjny, w którym co roku różne pary miast rywalizowały o to, kto jest lepszy. To był turniej organizowany przez TVP i w tym turnieju w 87 roku brał udział właśnie Pisz, rywalizował ze Słubicami. I powiem wam szczerze, że jakąś taką końcówką świadomości, czy początkiem raczej świadomości, pamiętam Turniej Miast. Nie wiem, czy w roku 87, ale pamiętam, że coś takiego w telewizji oglądałem. A wydaje mi się, że ten Turniej Miast Pisz versus Słubice to był chyba ostatni albo przedostatni turniej. Więc szansa na to, że kiedyś siedziałem przed telewizorem i emocjonowałem się pojedynkiem Piszan ze Słubiczanami, jest całkiem możliwe. Kościół świętego Jana Chrzciciela, składający się de facto z dwóch części. Wieża jest starsza, pochodzi z wieku XVII, a sam kościół, jego bryła jest z wieku XVIII i jest oczywiście ryglowa. Przy czym ten rygiel jest niestety taki troszeczkę skapcaniały, ciemny, niebiały.
Tu na tej ścianie za mną można zobaczyć, jak ten kościół by wyglądał, jak dużo lepiej by ten kościół wyglądał, gdyby zamiast tego szarego, wypranego, nijakiego koloru był barwy białej, miał te wypełnienia białe, tak jak to powinno mieć miejsce. Dla mnie różnica jest kolosalna. A sam kościół, no, trzeba powiedzieć, że mimo wszystko sympatyczny, z potencjałem na to, żeby jego biel biła blaskiem aż na rynek, przyciągając wiernych w jego mury. A to są ślady po zamku krzyżackim, który w Piszu był. Był jeszcze nawet do czasów II wojny światowej. Jakieś ruiny przetrwały. Ale po II wojnie światowej został kompletnie zniszczony, a w latach chyba 60. podjęto decyzję o tym, że trzeba to wszystko zrównać z ziemią. Zostały tylko takie liche fundamenty. A co jakiś czas wraca oczywiście koncepcja odbudowy Zamku Krzyżackiego, jego rekonstrukcji. Jeżeli ta rekonstrukcja ma wyglądać tak jak rekonstrukcja zamku w Poznaniu, to chyba lepiej zostawić te fundamenty tak jak stoją. Aczkolwiek niewątpliwie nieodległe stąd Szczytno daje przykład na to, że odbudować takie ruiny pewnie warto. Te domy i te mewy latające nad tymi domami trochę przypominają mi Tolkmicko oraz wiele innych portowych miast. A jest to bardzo miłe wspomnienie i skojarzenie. Dlatego też ten Pisz bardzo miło mi się kojarzy. Z chęcią tu kiedyś przyjadę podczas może lepszej pogody, jeszcze lepszej, i zobaczę to miasto w jego letniej pięknej krasie, bo obecnie jest to raczej miasto wrogie człowiekowi przez wzgląd na temperaturę.